Witam, zachęcam do obejrzenia krótkiego materiału, który dotyczył będzie bezpieczeństwa w gminie Opole Lubelskie w powiecie. Najpierw proponuję obejrzeć materiał z jesieni, tuż przed wyborami. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy debatowali tutaj w naszej gminie nad kwestiami bezpieczeństwa. To była dosyć poważna debata z mieszkańcami, jak się okazuje. A po tym materiale chciałem przedstawić swoje informacje, które dzisiaj pozyskałem, dzwoniąc do gminy i do powiatu opolskiego, żeby dopytać się w kwestii schronów, w kwestii, jakby nie patrzeć, naszego bezpieczeństwa. W 2022 roku Dziennik Wschodni podał różne dane dotyczące właśnie miejsc schronienia, schronów w województwie lubelskim, podając różne przykłady różnych gmin, powiatów. Między innymi o Opolu Lubelskim była tam mowa, iż nie ma takiej listy schronów. Panowie z Urzędu Miejskiego i z Urzędu Powiatowego powiedzieli mi w rozmowie telefonicznej, że takich miejsc schronienia w naszej gminie, w powiecie nie ma. Kiedyś być może tam, gdzie była EDA w Poniatowej, takie miejsca były, dziś nie ma. Co ciekawe, serwis internetowy Straż Pożarna przygotował w 2023 roku mapę schronów. Jest tam również Opole Lubelskie. Są tam zaznaczone miejsca raczej doraźnego schronienia, a nie takie stricte schrony, które mogą zapewnić poważniejsze bezpieczeństwo. W Lubelskim odbyło się spotkanie polityków Zjednoczonej Prawicy z mieszkańcami. Była okazja do bezpośrednich rozmów i zachęta, by w niedzielę oddać głos w wyborach. Politycy Prawa i Sprawiedliwości na spotkaniu z mieszkańcami Opola Lubelskiego raz jeszcze przypomnieli swój program wyborczy i hasła, z którymi idą do wyborów. Były poruszane kwestie m.in. dotyczące bezpieczeństwa państwa w kontekście zarówno konfliktu zbrojnego toczącego się za naszą wschodnią granicą, jak i napływu nielegalnych migrantów do Polski, którzy cały czas wspierani przez reżim Łukaszenki forsują polsko-białoruską granicę. Parlamentarzyści zachęcali do udziału w niedzielnych wyborach i referendum. Jak widać na tym filmiku, poważne rozmowy, poważne persony mówiły o bezpieczeństwie. W zeszłym roku Dziennik Wschodni publikował informacje 2 lata wcześniej, czyli mamy taką wiedzę, że jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, to jest temat istotny. Debaty były, rozmowy były, a co się z tym dzieje, jak to jest traktowane, no to warto się nad tym zastanowić, czy czujemy się bezpieczni. Nie ma takich miejsc, gdzie możemy się schronić. W artykule z 2022 roku redaktorzy przytaczali przykład I wojny światowej, gdzie Opole Lubelskie było pod obstrzałem wojsk rosyjskich, austriackich, że ludność nie miała się gdzie schronić, że to były bardzo trudne chwile. Później podczas II wojny światowej. No a teraz mamy też czasy takie, jakie mamy. No i miejsc schronienia, stricte schronów nie ma. I myślę, że kampania wyborcza jest tym momentem, gdzie warto to przywołać. Ze swojej strony chciałbym tylko dodać, że jest to w centrum uwagi i mojej, i kilku mieszkańców, z którymi odbyłem rozmowy na ten temat, którzy też troszczą się w tej kwestii, też mają swoje pytania i warto coś z tym zrobić, podjąć debatę i działać.